Poranny gość Radia Zachód. Dzień dobry Państwu, a dziś porannym gościem Radia Zachód jest Olimpia Tomczyk-Iwko, prezes Stowarzyszenia My Zielonogórzanie. Marek Poniedziałek, dzień dobry. Dzień dobry, Lubuskie. Do niedawna Olimpia Tomczyk-Iwko, związana z Kukiz15, które tak na marginesie do dziś pisze o sobie trzecia siła polityczna w Polsce. Czy dalej jest Pani związana z tym ugrupowaniem? Oto jest moje pierwsze pytanie. No nie, akurat nasze drogi się rozeszły. No z wiadomych względów, akurat dla mnie z wiadomych. Nasze wersje wydarzeń, czyli tutaj lubuskich struktur oraz Pawła Kukiza, nieco się różniły. Oczywiście nie opluwamy się, bo te postulaty, z którymi szliśmy, są dalej bliskie naszemu sercu. Jesteśmy dalej orędownikami tych postulatów. No jednak dla nas sukcesem nie jest to, że PSL wpisał sobie te postulaty w swój statut. Czyli koniczynka przeszkadzała, krótko mówiąc. No, nie do koniczynki się zapisaliśmy i nie z koniczynką szliśmy o wolność Polski walczyć, o wolność wyboru, o zmianę systemu. No trochę to nie tak było. No i co dalej w związku z tym pytanie, bo Paweł Kukiz zapowiada stworzenie nowej partii. Na początku kwietnia w jednym z wywiadów zapowiedział, zdradził nawet nazwę, K15 ma się nazywać. Czy widzi Pani swój udział w tym projekcie? No szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ludzi, którzy współtworzyli Stowarzyszenie Kukiz15, są osoby bardzo warte uwagi, cenne i mam nadzieję na dalszą współpracę, ale ja nie wiem, czy już w tej formule Kukiz15 to się może jeszcze udać. Oczywiście życzę sukcesów Pawłowi Kukizowi, no jednak raczej już beze mnie na pokładzie. Mój romantyzm i wiara w to, że na fali społecznego zaangażowania bez pieniędzy i struktur zmienimy ustrój, okazała się naiwna, tak mówił pan Kukiz, Paweł Kukiz. Może czasy są złe do tego, żeby zadawać to pytanie, ale czy w polityce w ogóle jest miejsce na jakieś romantyczne wizje? Jak spojrzeć wokół siebie, to twarda gra i emocje i argumenty czasami. No właśnie, panie redaktorze, to jest bardzo dobre pytanie i tak naprawdę my jako członkowie, tej szefowie poszczególnych oddziałów sugerowaliśmy Pawłowi już od 3 lat, że niestety no trzeba to zmienić, bo nie jesteśmy w stanie własnym sumptem, z własnych kieszeni, z budżetów rodzinnych wydawać pieniądze na politykę. Niestety nie da się po prostu tego robić. No ale Paweł nie słuchał, Paweł miał własną wizję i ja wiem o tym, że z perspektywy Warszawy to nieco inaczej wygląda, bo jednak jeżeli jest się posłem, jeżeli jest się też wicemarszałkiem, to te pieniądze jakoś tam płyną i nie odczuwa się z pozycji Warszawy nadciągania budżetów domowych. No jednak my niestety w całym kraju borykaliśmy się z okrutną rzeczywistością, po prostu z brakiem funduszy. Każdą kampanię robiliśmy z własnych pieniędzy. Niejednokrotnie koledzy i koleżanki zapożyczali się, zadłużali, no a to chyba nie o to chodzi. Zmieniając teraz temat, choć do Pawła Kukiza jeszcze jakoś tam delikatnie wrócimy, wszystko wskazuje na to, że wybory korespondencyjne w maju się odbędą. Minister Jacek Sasin niedawno mówił, że Poczta Polska jest do nich już praktycznie przygotowana, a tylko ustawa umożliwiająca ich przeprowadzenie utkwiła w Senacie. Ale pytanie takie, czy wyborcy są gotowi Pani zdaniem na korespondencyjne głosowanie i czy te wybory w maju mają szansę się odbyć i nie być zakwestionowane na przykład przez Sąd Najwyższy? No właśnie, jakie mamy propozycje dzisiaj na stole? Ja widzę tylko jedną rozsądną propozycję, a wydaje mi się ona najbardziej rozsądna, bo za mną nie przemawia żaden interes polityczny, więc raczej w tym momencie jestem obiektywna. Jest to propozycja Jarosława Gowina z Porozumienia, czyli przełożenie wyborów na za 2 lata, czyli zmiana konstytucji i wydłużenie prezydentury. Akurat w tym wypadku Andrzeja Dudy, ale oczywiście to mógłby być każdy inny, każda inna osoba na tej, pełniąca tą funkcję. Pani prezes, interes polityczny i obiektywizm się tak bardzo wykluczają, pani zdaniem? No właśnie, no myślę, że czasem tak. Zdecydowanie tak. Jak obserwujemy dzisiejszą scenę polityczną, w czasach zwłaszcza pandemii, widzimy, jak beznadziejną mamy opozycję. I doszło do takiego kuriozum, że właściwie PiS samo w sobie wytworzyło racjonalną opozycję wobec siebie, więc do czego doszliśmy? Ja jestem trochę przerażona, ale
tą naszą opozycję, ja nie wiem, trzeba by sztachetami po głowach walić, może by zrozumieli. Mają jeszcze szansę wyjść z tego z twarzą. Nie tupać nóżkami i pokazywać, że oni chcą postawić na swoim, bo wyjdą na totalnych wariatów i no nie pokazują, że im zależy na Polsce, tylko na własnym interesie politycznym. I niestety interes polityczny, a obiektywizm i racjonalizm nie zawsze idą w parze. Czyli co, propozycja do niedawna wicepremiera Jarosława Gowina jest tą szansą na wyjście z twarzą dla wszystkich pani zdaniem, czyli wybory prezydenckie za 2 lata, no ale do tego potrzebna zmiana konstytucji. No dokładnie tak. Ja w ogóle zawsze byłam za wzmocnieniem funkcji, roli prezydenta w państwie po to, żeby go chociaż trochę uniezależnić od panujących rządów. Czyli jeżeli mielibyśmy 7-letnią kadencję, bo przypomnijmy, że jeżeli wprowadzimy te zmiany w konstytucji, to one nie będą tylko na tą kadencję, ale też na każdą kolejną. Jednocześnie będzie się kończyć kadencja parlamentarna, senacka, a urząd prezydenta będzie trwał dalej przez kolejne 2 lata, więc ja uważam, że to jest zdrowa propozycja, ponieważ urząd prezydenta nie będzie tak zależny od obecnie panujących rządów, czy też przyszłych rządów. Wybory prezydenckie, kiedy by się nie odbyły, to oczywiście przede wszystkim kandydaci w nich startujący. I tak Paweł Kukiz 20% głosów 5 lat temu. Rewolucyjne postulaty, kandydat spoza kręgu dużych partii politycznych. Czy ktoś w tych najbliższych wyborach, kiedy by one nie miały miejsca, ma szansę ten wynik pani zdaniem powtórzyć? Nie przypuszczam. Paweł Kukiz miał naprawdę bardzo dobre wejście, świetnych ludzi, potężny kapitał polityczny, ale nie był konsekwentny i zmarnotrawił ten potencjał. Chociaż mówił, że powinno się słuchać ludzi, nie słuchał swoich ludzi. Więc no niestety to tak jest, że Duma kroczy przed upadkiem i trzeba się czasem trochę pochylić, posypiać głowę popiołem i nie być ponad to wszystko, tylko słuchać tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Zmieniamy temat, zostawiamy te wyborcze spekulacje. Chęć skorzystania z tarczy antykryzysowej, z jej instrumentów zgłosiło dotąd 1 300 000 przedsiębiorców. Kolejne etapy tarczy wkrótce wejdą w życie. Jak pani ocenia działania osłonowe wdrożone dotychczas i jaką część gospodarki dzięki nim być może uda się uratować? No oczywiście jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza przedsiębiorcy. Dobrze, że rząd coś robi. Oczywiście chciałoby się zawsze więcej i tutaj opozycja próbuje ściągnąć te tory na przykład niemiecki, no ale niemiecka gospodarka ma się o dużo lepiej, budżet niemiecki ma się o dużo lepiej, więc nie możemy oczekiwać od polskiego rządu, że nagle na nasze konta przedsiębiorców wpłynie po 5 000 euro. Tak za nic, ad hoc, ponieważ rządy mają głębokie kieszenie. No niestety tak to nie wygląda. Ale wiem, że funkcjonuje to dosyć dobrze. Jedynym warunkiem jest spadek obrotów o 15%, więc każdy, kto wykaże ten spadek obrotów, dostaje pieniądze na konto. Z tego, co słyszę, to naprawdę po złożeniu wniosku, bez żadnej decyzji wcześniejszej, wpływają pieniądze na konta ludzi, którzy zgłaszali taką potrzebę. Także no jak najbardziej no jest dobrze. Mogłoby być zawsze lepiej, ale nie jest źle. Może tak. Jest pani prezesem stowarzyszenia My Zielonogórzanie i pytanie też, bo sporo się mówi o biznesie, o przedsiębiorcach, ale jak w tej sytuacji pandemicznej radzi sobie trzeci sektor? No na przykład Stowarzyszenie My Zielonogórzanie. Czy są jakieś plany, które musieliście już zweryfikować? Jak wygląda pozyskiwanie środków? Jak w tej sytuacji epidemii sobie radzicie? No faktycznie jest to trochę trudniejsze, bo akurat no, my byliśmy w takiej sytuacji, że mieliśmy nowe wybory władz, ja dostąpiłam zaszczytu bycia prezesem faktycznie i byliśmy w przeddniu przeorganizowania wszystkiego, zmian statutowych, no ale niestety sytuacja nas zaskoczyła, więc jakby to wszystko jest zamrożone, chociaż sprawozdania już zdaliśmy do Urzędu Skarbowego. Ale oczywiście to fizyczne spotkanie jest wciąż przed nami. Mam nadzieję, że w maju już się uda nam spotkać, ponieważ jest dużo planów stowarzyszeniowych. Właśnie chcemy też pozyskiwać środki. No niemniej jednak nie spoczęliśmy na laurach i wielu członków Stowarzyszenia My Zielonogórzanie działa chociażby w takiej nieformalnej grupie wolontariuszy Widzialna Ręka.
która powstała no, na forum tej całej epidemii, tak? Właściwie pod wpływem epidemii. Również tam działam. To jest fascynujące, że ludzie sami z siebie, bez niczyjej interwencji, chcą nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, więc to się ceni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Olimpia Tomczyk-Iwko, prezes Stowarzyszenia My Zielonogórzanie, była gościem Radia Zachód. Dziękuję serdecznie. Zdrówka i szybkiego powrotu do normalności dla nas wszystkich. Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.